ponieważ one są tak ważne. Kochani, chciałbym dzisiaj przeczytać kilka fragmentów z listu Judy. I list Judy jest takim ciekawym listem i wierzę, że jest listem dokładnie na ten czas, w którym my żyjemy. Jest tak wiele rzeczy w tym liście, z którymi możemy się dzisiaj utożsamić. A więc przeczytamy kilka fragmentów. List Judy w ogóle jest bardzo, bardzo krótki. Jest to praktycznie tylko jeden rozdział, który ma 25 wersetów. Ale tak wiele rzeczy jest w tym liście. I autor tego listu jakby ostrzega nas o pewnych rzeczach, o pewnych naukach, które wdarły się już wtedy do ciała Chrystusa, ale myślę, że dzisiaj wdarły się jeszcze bardziej niż wtedy. I Bóg chce, żebyśmy byli czujni. Bóg chce, żebyśmy byli naprawdę czujni. Kochani, przeczytam od wersetu czwartego. Darli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, i ja wierzę, że tu chodzi o ciało Chrystusa. Kochani, dlatego, że my jesteśmy ciałem Chrystusa. My nie jesteśmy tylko małym, lokalnym kościołem tutaj. Jesteśmy częścią ciała Chrystusa. I kochani, jest dobrą rzeczą słuchać, co Bóg mówi przez ciało Chrystusa. I przez różne źródła, które są w ciele Chrystusa. I to jest piękne, że możemy słuchać różnych ludzi. Bóg daje różnym ludziom różne objawienia. Ale wiecie, każde objawienie musimy wziąć i spojrzeć na Boże Słowo, czy jest zgodne z Bożym Słowem, czy jest zgodne z sercem, które Bóg pokazuje w Słowie. I jest napisane, że wdarli się jacyś ludzie. I jest napisane, że dla tych ludzi od dawna został wydany wyrok potępienia. I czym oni się charakteryzują? Przede wszystkim, że są bezbożni. Co znaczy słowo, że są bezbożni? Wiecie co, można mówić o Bogu i być bezbożnym człowiekiem. Ja spotkałem takich ludzi w moim życiu, którzy mówili o Bogu, ale tak naprawdę nie było Boga w ich życiu. Pamiętam, kiedyś byłem na jednej budowie i spotkałem człowieka, który tak mówił wiele o Bogu. Ja mówię, coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje. Mówi i mówi, ale moje serce jest zasmucone. Mówi tak wiele o Bogu, ale gdzieś jak go słucham, to moje serce płacze. Mówię, co jest grane? I po 15 minutach dowiaduję się, że ten facet ma siódmą żonę, z którą planuje się rozwieść, bo ma w planie następną. Koniec, to jest bezbożność. To jest bezbożność. Możesz mówić o Bogu, ale jeżeli nie żyjesz Bożym życiem, nie żyjesz życiem w takim respekcie, w bojaźni przed Bogiem, że Słowo Boże dla ciebie jest niesamowicie ważne, to nie jest to, o co Bogu chodzi. Kochani, bojaźń Boża jest pierwszą rzeczą, która powinna być w naszym życiu. Bojaźń Boża sprawia, że my jesteśmy Bożymi ludźmi. To bojaźń Boża, nie to, co my mówimy, nie to, co my śpiewamy, ale to, jak my żyjemy w kontekście tego słowa. Jak my żyjemy w kontekście tego, co tu jest napisane. Czy ja czytam to słowo i mówię, Boże, ja chcę tak żyć. Nie jest łatwo. Ja wiem, że nie jest łatwo, ale ja chcę tak żyć. Jest trudno, czasami jest strasznie trudno, ale Ty mi pomóż żyć tak, jak jest tutaj napisane. Ty mi pomóż żyć tak, jak tu jest napisane. Kochani, bojaźń Boża jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Kiedy Bóg mówi w tym słowie o świętości, o czystości, to ja tak chcę żyć. To ja tak chcę żyć. I wiem, że nie jest łatwo, jest trudno. I nasze ja często mówi, nie, a jakoś to będzie. Kochani, ale tak nie jest w chrześcijańskim życiu.
I tak jak powiedziałem wcześniej, wdarło się wielu nauk, które mówią, że okej, okay, you know, jest napisane ale. Wiecie co? Że u Boga nie ma ale. Że u Boga nie ma ale. Jest napisane tak, jak jest napisane. Kochani, czasami ludzie kojarzą łaskę Bożą z czymś, co nie jest w ogóle łaską Bożą. Kochani, i spotyka się, że chrześcijanie w dzisiejszym czasie bardzo lekko traktują Boże Słowo i mówią, że Bóg jest dobry, że Bóg przebaczył nasze grzechy tutejsze, przeszłe, dzisiejsze i przyszłe. I kochani, to jest prawda, że Bóg przebaczył nasze grzechy. Ale prawdą też jest, że Bóg powołuje nas do świętego życia. I tak naprawdę, jeżeli świadomie grzeszymy, jest napisane w liście do Hebrajczyków, jeżeli wybieramy grzech w naszym życiu, to czeka nas potępienie. Jest napisane w liście do Hebrajczyków wyraźnie, jeżeli ktoś świadomie grzeszy, to jest tak, jakby deptał po krwi Jezusa Chrystusa. I to jest napisane w Bożym Słowie. I to jest napisane w Nowym Testamencie. Co Bóg nas stawia w takim miejscu respektu do Jego Słowa. Amin. To jest napisane. Jednego dnia staniemy przed Bogiem i zdamy sprawę z tego, co tu jest napisane. A więc, kochani, ja wierzę, że jest czas, że Bóg mówi, żebyśmy wrócili do postaw Bożego Słowa. I żeby każdy z nas naprawdę osobiście zanurzył się w tym, co jest napisane. I żeby potraktował to osobiście. Jest fajnie słuchać w niedzielę w kościele, jest fajnie słuchać na internecie różnych ludzi, którzy fajnie mówią, ale wiesz, że Bóg chce, żeby każdy z nas osobiście przyszedł i mówił: Boże, jak Ty chcesz, żeby wyglądało moje życie? Boże, jak Ty chcesz, żeby wyglądało moje życie? Nie Jasia i Stasia, moje życie. Jak Ty chcesz? Kochani, bez słowa jest to niemożliwe. Dlatego, że Bóg zdecydował po pierwsze mówić do nas przez słowo. Bóg zdecydował po pierwsze mówić przez nas, do nas przez słowo i Bóg dał nam słowo. Kiedy my zanurzamy się w słowie, autor tego słowa mówi do nas. I wierzę też, że to jest pierwszy sposób, w jaki Bóg chce do nas mówić. To jest Jego słowo. I kochani, słyszymy Go coraz wyraźniej, im bardziej poważnie traktujemy to, co On napisał w słowie. Im bardziej poważnie traktujemy to, co On napisał w słowie. Tym wyraźniej słyszymy Go w naszym życiu. Tym wyraźniej, dokładniej wiemy, co od nas chce. Amen? Którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Werset 5. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z Egiptu, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. I tak, wiecie co, ja czytałem to słowo ostatnie, mówię zaraz. Boże, Ty mówisz takie rzeczy, że autor listu do Judy mówi, że Bóg wybawił ludzi, którzy wyszli z Egiptu, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Mówię, ale co to ma w ogóle do mojego życia? Co to ma w ogóle dla nas? Po co to jest w ogóle w Nowym Testamencie napisane, że Bóg wybawił tych Izraelitów, którzy byli w Egipcie, i to jest prawda, ale następnie wszyscy zginęli na pustyni z powodu, że nie uwierzyli. Co to ma do mnie? Co to ma do mnie wspólnego? Kochani, ja wierzę, że my zbawieni jesteśmy przez wiarę. Amen? Jesteśmy zbawieni przez wiarę. I kochani, tak naprawdę każdego dnia toczy się walka o moją wiarę. Jest zły, jest kłamca na tym świecie, który chce zabić wiarę w moim sercu. Jest diabeł, który chce zabić wiarę w moim sercu. I jest Duch Święty, który chce ożywiać wiarę w moim sercu. Kochani, ale tak naprawdę to od nas zależy, co będzie rosło. Czy wiara będzie rosła, czy niewiara będzie rosła. Jeżeli my pozwolimy sobie na lekkie życie, dalekie od tego słowa, dalekie od Boga, diabeł nie śpi. On nie śpi.
On będzie zabijał i zabijał i zabijał wiarę w naszym sercu, aż jednego dnia sam nie będziesz wiedział, czy twoje grzechy są przebaczone, czy tak naprawdę jesteś zbawionym człowiekiem. I na tym, o to chodzi diabłu, żeby zabić to w twoim sercu, to co Bóg ci dał. A bez wiary nie można się podobać Bogu. Wiara jest tak ważna. I Bóg chce ożywiać wiarę w naszych sercach. Bóg chce, żeby nasza wiara rosła. Ona będzie rosnąć albo będzie maleć. Nie ma miejsca pomiędzy. Bóg chce, żeby ona rosła. Rosła, rosła. Żeby nie było z nami tak jak z Izraelitami, którzy wyszli i przestali wierzyć. Bo coś im nie pasowało po drodze. Kochani, i w naszym życiu będzie, że nam coś nie będzie pasowało po drodze. I będzie wiele takich rzeczy, które nam nie będzie pasowało po drodze, o czym ostatnio Monika mówiła. I one będą po to, żeby nasza wiara rosła. Ale jeżeli nasze serce nie będzie zakorzenione w Bogu, to te rzeczy sprawią, że nasza wiara będzie upadać i upadać i upadać. I będziemy zadawać pytanie, Boże, gdzie Ty jesteś? A Bóg mówi, a gdzie Ty jesteś? A gdzie Ty jesteś? Kochani, dlatego tak ważna jest z bojaźnią podchodzenie do tego słowa. Bo przez to słowo Bóg do nas mówi. Ale kiedy Bóg do nas mówi, wiara rośnie w nasze serce, w naszych sercach. Wiara jest ożywiana w naszych sercach. Wiara jest świeża. Amen? To jest tak ważne. Anioły zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, werset 6. Lecz opuścili własne mieszkania, trzyma w wiecznych pętach, w ciemności, na wielki dzień sądu. Kochani, znów, po co Bóg mówi o tym w Nowym Testamencie? Że byli aniołowie, którzy nie zachowali pewnego okręgu i Bóg ich związał i czekają na dzień sądu. Kochani, ja wierzę, że Bóg ma okręgi dla każdego z nas. Że Bóg powołał nas do świętego życia. I Bóg dlatego mówi te rzeczy w Nowym Testamencie, żebyśmy pilnowali swoich dróg. Żebyśmy pilnowali swoich dróg, żebym ja pilnował swoich dróg. Żebym nie przekraczał granic, które Bóg mi wyznaczył. Kochani, to jest tak ważne. Wiecie, że chrześcijanie mogą przekroczyć granice, które Bóg im wyznaczył. Kochani, ja nie znam dokładnie teologii, ale ja wiem, że tak jest. I o tym pisze apostoł Paweł, o ludziach, których już oddał diabłu na zatracenie. Kochani, ja wiem, że to jest możliwe. I spotkałem w życiu jednego człowieka, u którego to się stało w jego życiu. Jednego człowieka, dzięki Bogu tylko jednego człowieka, który wiedział, że dla niego łaski już nie ma. Że dla niego łaska się skończyła. Kochani, Bóg nam wyznaczył granice. I bądźmy w tych granicach. I nie dochodźmy ani do... Trzymajmy się z dala od krawędzi. Bądźmy jak najdalej od grzechu w naszym życiu. Uciekajmy od grzechu. Kochani, uciekajmy od grzechu. Jest napisane, uciekajcie od wszeteczeństwa. Uciekajcie. Są grzechy w naszym życiu, są pułapki w naszym życiu, że Bóg mówi nawet nie walcz, uciekaj. Uciekaj. Stój z daleka od tego. I to jest mądrość Boża. Stój z daleka od rzeczy, które nie są Boże. Stój z daleka. Jak to przychodzi na twoją drogę, uciekaj, zawracaj. Biegiem, zamknij drzwi za sobą, żeby ci to nie dopadło. Bo jak cię dopadnie, to cię może zniszczyć na zawsze. Kochani, to jest tak ważne. Kochani, otwórzmy sobie dalej, może rozdział 16. Jest wiele rzeczy w tym liście napisanych. Nie będziemy cię wszystkich dotykać, ale zachęcam każdego z was, studiujcie list Judy. Ja wierzę, że to jest list, który Bóg daje na ten czas. Studiujmy go. Czytajmy go w domu. Prośmy Ducha Świętego, żeby mówił do nas. Amen. Dalej jest napisane w liście, w wersecie 16. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlubiają ludziom. Są to ludzie biadający nad losem swoim. Kochani, tu chciałbym zatrzymać się na moment. Ludzie, przepraszam, biadający nad losem swoim. Wiecie, biadanie to jest rezultat niewiary. Jeżeli ktoś biada nad swoim losem, to jest rezultat niewiary.
Jeżeli ktoś się użala nad sobą, jest to rezultat niewiary. Bóg nie chce tego. Bóg nie chce tego w naszym życiu. Bóg chce, żebyśmy stali w prawdzie. I wiecie, biadolenie czasami przychodzi, kiedy coś nam nie wychodzi. Kiedy coś nie jest tak w naszym życiu, zaczynamy biadolić. Jak im więcej biadolimy, tym gorzej jest w naszym życiu. Im więcej biadolimy nad sobą, tym więcej diabła jest w naszym życiu. Dlatego, że diabeł kocha biadolenie. Diabeł kocha, jak Boży ludzie biadolą, bo otwierają mu drzwi i mówią: zgadzamy się z tym, co ty robisz w naszym życiu. Fajnie. Biadolenie jest to zgadzanie się z diabłem, z tym, co on robi w naszym życiu. Im bardziej się z nim zgadzasz, tym więcej on wchodzi. Kochani, to jest ważne. Bo my chcemy więcej Boga w naszym życiu, a nie chcemy w ogóle diabła w naszym życiu. Nie chcemy jego rzeczy. Nienawidzimy ich. A więc musimy strzec naszych ust. Co nasze usta mówią? Jest napisane, kto mówi, niech mówi jak Boże Słowo. Kochani, czasami dotknę tej rzeczy, bo to jest ważne. Czasami jest coś w naszym życiu, co nam nie pasuje. I kiedy my zaczynamy o tym mówić, utwierdzamy się w tym, co jest złe, co nie jest Boże. Kiedy są w naszym życiu rzeczy, powinniśmy je dzielić na dwie kategorie. Albo one są z Bożego Królestwa, albo nie. I to jest pierwsza rzecz. Jest coś w moim życiu. Czy ona jest od Boga, czy ona nie jest od Boga? Na przykład, ktoś zachoruje. Czy zdarza się? Zdarza się. Powinniśmy chorować? Nie. Wierzę, że nie. Zdarza się? Zdarza się. Jeżeli się zdarza, co z tym robimy? Ktoś zachoruje, mówi, przychodzi, mówi, jestem chory, jesteś jeszcze bardziej chory. Dlatego, że kiedy mówisz, że jestem chory, jakby przypisujesz sobie prawo własności do tego, co się dzieje w twoim życiu. Ale to nie jest Boga. Teraz możesz powiedzieć, no co, jestem chory, mam mówić, że nie jestem chory? Bo takie są teksty, często tak trudno nam zrozumieć, to jesteś chory, czy nie jesteś chory? Kochani, to jest tak, wyobraź sobie, że ktoś zaparkował samochód w twoim garażu. I teraz przychodzisz, jest samochód, nienawidzisz tego samochodu, jest wstrętny. I ty możesz powiedzieć, o, mam samochód. A możesz powiedzieć, to nie jest mój samochód. Okay. Stoi w moim garażu. Nie chcę go. To nie jest mój samochód. Stoi dowód rejestracyjny na masę. Weź, jest twój. A ty mówisz, nie biorę. To nie jest mój dowód. To nie jest mój samochód. Nie chcę go. Spadaj z mojego garażu. To im zawołasz, wywieźcie go z mojego garażu. I to jest Boża postawa. I ty nie mówisz, mam samochód. Nie masz samochodu. Jest w twoim garażu? Okej, jest. Tymczasowo w twoim garażu. Zdarzyło się. Ktoś go tam wsadził. Ale ty mówisz, to nie jest mój samochód. Nienawidzę go. Wynocha z mojego garażu. A możesz wziąć dowód i powiedzieć, ach, nie lubię go, ale jest mój. I tak jest z chorobą. I tak jest z każdą niebożą rzeczą w naszym życiu. Możesz powiedzieć, okej, to jest moje. A możesz powiedzieć, nie, to jest w moim garażu. To się zdarzyło w moim życiu, ale to nie jest moje. To nie jest moje. Wynocha z mojego życia. Dzwonisz po towing, wyprowadźcie to z mojego życia. Przychodzisz do kościoła, mówisz, módlcie się, to nie jest moje. I to jest postawa, którą Bóg oczekuje. To jest postawa, którą Bóg oczekuje od nas. Czy to jest królestwa? Z Bożego Królestwa? Biorę. Nie z Bożego Królestwa? Wynocha. Nie chcę tego. Nie chcę tego. I wierzę, że Bóg chce, żeby nasz umysł tak pracował, tak jak jest napisane w Jego Słowie. Ranami Jezusa jestem uzdrowiony. W Nim jest moje zaopatrzenie, w Nim jest moja wolność, w Nim jest wszystko, co ja potrzebuję, w Nim jest moja radość. W Nim jest prawdziwa wolność od wszelkich złych rzeczy. W Nim jest. Jeżeli to przychodzi do mojego życia, to ktoś zaparkował samochód w garażu, ten wstrętny samochód, wynocha.
wynocha. To nie jest moje. To nie jest moje. Zabierajcie tą kupę złomu z mojego życia. Nie chcę tego. Amen. Kochani, jest napisane, że w ostatecznych czasach ludzie będą biadolić, ale nie my. Bo będzie gorzej na świecie, ale Bóg nas powołuje do wiary, a nie do biadolenia. Amen. Kochani, jak wzrastać w tym? Przejdziemy do wersetu 20. Ale wy umiłowani. Okej, to co mówimy jest dobre. Teraz jak to włożyć w moje życie? Bo możemy powiedzieć wszyscy amen, ale teraz jak to włożyć w moje życie? Werset 20. Ale wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Okay. Ale wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Bóg mówi, że my mamy po pierwsze budować się sami. To jest moja odpowiedzialność, każdego z nas, żebym ja się budował. Bóg dał mi wszystko, żebym ja był mocny w wierze. Amen? Budujcie siebie samych. Oparcie o najświętszą wiarę waszą. Wiara jest na podstawie słowa. Czytam to słowo. Modlę się na podstawie słowa. By żyć według tego słowa. Kochani, jest napisane o 9 darach Ducha Świętego. Z tych 9 jest tylko jeden dar, który jest do budowania mnie samego. To jest dar mówienia innymi językami. Bóg chce, żebyśmy się modlili w innych językach non-stop. Żebyśmy się naprawdę modlili, żeby nasze życie było jedną wielką modlitwą. Ponieważ kiedy się modlę, buduję samego siebie. Jest innych 8 darów do budowania Kościoła, a ten jeden jest po to, abym ja sam się budował. Nie ma innej alternatywy. Żebym ja był mocny w wierze, ja muszę się modlić. Ja muszę się modlić na podstawie tego słowa. Muszę czytać to słowo i modlić się, żeby moja wiara rosła. Ja muszę się modlić w duchu. Ja muszę się modlić. Nikt za mnie się nie będzie modlił. Moja mama się może modlić za mnie, ale to mnie nie wzmocni. Okej, to jest dobre. Bóg mnie chroni przez to, że ktoś się o mnie modli. Ale żebym ja wzrastał, ja muszę sam się zacząć modlić. I muszę się modlić w Duchu Świętym. Nie paciorkami takimi, że tu się modlę, nie wiadomo gdzie jestem. Gdzieś tam Jasiu, Stasiu, Franek. O, okej, zaraz, modlę się. Chwileczkę, wracam. Nie, nie o to chodzi. O to chodzi, żeby moje serce było w tym. Żeby moje serce było w tym, że ja się modlę i moje serce jest zaangażowane. Czytasz słowo i modlisz się i naprawdę chcesz być bliżej Boga. Bóg kocha to. Duch Święty kocha takie klimaty. Módlcie się w Duchu Świętym. Kochani, kiedy ja mówię o modlitwie w Duchu Świętym, mówię przede wszystkim o modlitwie innymi językami, ale nie tylko. Wiesz, że to jest taka modlitwa, że ty słuchasz Ducha Świętego też i mówisz: Duchu Święty, o co chcę się modlić? Jak ty chcesz, żebym się modlił? I wiecie, Duch Święty ma wiele tematów do modlitwy. I kochani, kiedy Duch Święty daje ci myśli, zaczynasz się o nim modlić. Zaczynasz się modlić o te rzeczy. Kiedy czytasz słowo i Duch Święty ci daje myśli, zaczynasz się o nim modlić. To jest modlitwa w duchu, że ty jesteś połączony z Duchem Świętym i że ty wiesz, o co Duch Święty chce, żebyś ty się modlił. To sprawia, że jesteśmy mocni. To nas umacnia. To nas umacnia. Kochani, nie ma drogi naokoło. Nie istnieje. Bóg tak powiedział i tak jest. I nie możesz się podłączyć do prądu, żeby być mocniejszy. Nie da się. Bóg daje nam drogę. Módl się. Módl się w duchu. Umacniaj siebie sam przez modlitwę w duchu. Słuchaj Ducha Świętego. Czytaj słowo i słuchaj Ducha Świętego. On ci powie.